Paweł, gratulujemy wygranej. Zanim porozmawiamy o tym dzisiejszym pojedynku, opowiedz troszeczkę, jak i gdzie się przygotowywałeś do tego pojedynku. Nie mieliśmy wcześniej okazji z Tobą porozmawiać. Piotr Rankowski, mój nowy trener, dla którego serdecznie dziękuję za bardzo dobre przygotowania. To była nasza pierwsza walka. Jestem bardzo mile zaskoczony. Pochodzi z Białegostoku. Jest to kolega, z którym jeździłem jeszcze razem na zawody. Na jednych zawodach zdobywałem młodzieżowego mistrza Polski, on wicemistrza Polski, także znamy się bardzo dobrze. Wie, jak powinienem boksować. Nie wiem, czy może część kibiców, która wie, jak ja boksuję, troszeczkę się zdziwiła na pewno, bo stanąłem za gardą i nie cofałem się do tyłu. Walczyłem o pole, więc poprawiłem, wydaje mi się, troszeczkę obronę, silniejsza garda. A to zasługa Piotra Jankowskiego, który prowadzi również klub rekreacyjny Gladiatorów w Białymstoku, do którego oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. No bo jest to klub, no pewno jeden z lepszych w Białymstoku. A z kim sparowałeś do tej walki? Z kim sparowałem? Trenowałem, no 4 tygodnie miałem sparingów. Chciałem również podziękować Michałowi Starwale za tydzień sparingów, jak również Bartłomiejowi Grawce też za kilka sparingów. Nie trenowałem 6-8 tygodni, to było 4 tygodnie przygotowań, sparingów troszeczkę. Cały czas jestem takim zawodnikiem, że cały czas jest gdzieś tam troszeczkę w treningu, więc u mnie wystarczy dotknąć to wszystko. Ja ruszam z miejsca, dlatego też tak było w walce z Rayem Jonesem juniorem. Ja nie potrzebowałem, mój tryb życia jest bardzo sportowy. Ja troszeczkę się ruszę i czuję się na siłę, żeby boksować, a nieraz, tak jak mówiłem, treningi 8-10 tygodni do gali zamęczały mnie i w walce nie wychodziło tak, jak powinno. W czwartek na konferencji prasowej między Tobą a Maćkiem zawrzało. Kto kogo sprowokował? Jakie tam by padły słowa? W czwartek gdzieś tam zbliżył się do mnie, dotknął mnie, nosem mnie zaczął dotykać. Ja nie lubię takiego czegoś, odsunąłem się od niego kulturalnie, prawda? To jakoś ludzie dziwnie to zinterpretowali, tą sytuację. Odsunąłem się od niego, po czym zrobiłem krok do przodu, znowu mi zaczął ten nos wpychać. Ja nie lubię takich rzeczy, więc coś tam mu powiedziałem. Odepchnąłem go głową. Ciężko było później na ważeniu utrzymać nerwy na wodzy? Ja bym go w życiu nie uderzył na wadze. Ja nie jestem takim człowiekiem. Oczywiście bym mu oddał, bo miałem wiele takich sytuacji w życiu, ale nigdy pierwszy na nikogo ręki nie wyciągam. Jestem człowiekiem, który kieruje się jakimiś zasadami i uważam, że tak powinno być. Wróćmy do dzisiejszego pojedynku. Zgadzasz się z werdyktem 2 do remisu? Gdzie tam remis? Jaki remis? Nie wiem, kto to dał remis. Nie, jednogłośnie. Nie zgadzasz się. Dobrze. Czym cię Maciek dzisiaj zaskoczył w ringu? Niczym. Widzieliśmy, że tak będzie boksował. Jego boks jest prosty. No, to nie jest boks jakiś ciężki do rozpracowania. No. On myślał, że mnie pod bródkami będzie bił. Zwężyłem łokcie, to też zasługa Piotra, mojego nowego trenera, żeby te podbródki nie wchodziły. Nad wszystkim pracowaliśmy, nad tym jego. On jest dosyć szablonowym takim zawodnikiem, można było się przygotować na tę akcję. Oczywiście, walka to jest walka, jakieś ciosy wchodziły, to jest normalne. Ja starałem się ponawiać ataki, bo to wtedy wchodziło. A co trener mówił między rundami? Coś tam, że żeby przyspieszać, żeby więcej ciosów zadawać, bo 1-2 nie wchodzą, a jak zadaje 4-5-6, to ten 3., 4., 5. i 6. już wchodzi czysto na głowę, więc starałem się to robić. 5., 6. runda to był twój kryzys, później 7., 8. znowu przyspieszyłeś. Walka praktycznie od pierwszego do ostatniego gongu, cios za cios. Kondycyjnie byłeś bardzo dobrze przygotowany. No tak, na świeżości sobie wyszłem. Nie wiem, ja muszę zobaczyć walkę. Mi się wydawało, że to walkę. Nawet ja jestem już doświadczonym zawodnikiem, czy to amatorskim, czy zawodowym. Przyspieszałem, końcówki robiłem, nawet jeżeli te rundy były wyrównane, końcówki były moje. Więc uważam, że każda runda dzięki końcówkom powinna być zapisana na moje konto. Sędziowie naprawdę nie mają żadnych pretensji, wygrana walka. Ten remis to pomyłka faktycznie. Z werdyktami, jak wielokrotnie powtarzałem, się nie dyskutuje. Także jest dobrze. Podałeś rękę po walce Maćkowi? Ja i przed walką podawałem przecież mu rękę. To nie jest tak, że to były emocje, które towarzyszyły walce. Gdzieś tam padły jakieś słowa z jego strony, z mojej strony też. No i wiadomo, ja nie lubię takich rzeczy, jak ktoś mnie ubliża czy coś. Paweł, dziękuję Ci za rozmowę, jeszcze raz Ci gratuluję wygranej walki, no i powodzenia. Nie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców.